I stereo. Wideo i stereo i lecimy. Tak jak się Arecki zaanonsował pod koniec poprzedniego filmu. Działamy. Dzień dobry. Chcemy działać. Dzień dobry, Arku. Nie uwierzycie, przed chwilą lał deszcz. Teraz świeci słońce. Taki mamy klimat w czerwcu w zachodniopomorskim. Buongiorno. Pach. Do pierwszego, nie przedłużam. Pokazujemy chyba wszystko, nie wiemy co tu wyjdzie. Ja wszystkiego nie pokazuję. Tak, nie. Pokazywałeś jak byłeś mały, jakbyś teraz był duży. Nieistotne. Zaczynamy. Do pierwszego. Hej. Z tamtego dołka, ale musiałem uciekać, bo się okazało, że tam czerwone mrówki sobie urzędują. Płytko to nie było, pod korzeniami. Takie cudo. Fajny szyldzik na kluczyk. Tu ma jeszcze zaczepy. Pewnie jakieś meblowe, ale fajne. Pierwszy fajny kolorek. Mega. Proszę bardzo. Z tego dołeczka. Po mleczku lub po śmietanie. Lecimy dalej. No powiem wam, że się fajnie zaczęło. Druga fajna rzecz. Proszę bardzo, wywaliłem ziemię. W środku zielony. Lekko zgnieciony, ale cały naparstek. No mega. Fajowo. Ślady bytności człowieka na tych terenach. Ciąg dalszy. Kawałek, element, harmoszki. Jeszcze ze stroikami. Dość głęboko. W tym samym dołku, zanim zasypałem, nie popełniłem błędu nowicjusza. Była taka blaszka. Nie mam pojęcia, co od czego. Tutaj jakieś jakby dwa nity. Z drugiej strony jakby dwa zaczepy, oczywiście połamane. No ewidentnie coś od czegoś. No dobra, może znajdzie się druga część. Komary. Z tego dołeczka taki sygnał. Mały tulipanik. Tak wygląda cała nakrętka. Żadnych sygnowań, inicjałów. Może tu jakieś napisy będą. No szkoda. Szkoda, że nie cała buteleczka. I ja lecę dalej. Teraz takie ustrojstwo spada, wpada. Widzicie jakieś ząbki wąskie. Coś od czegoś. Była na placu zabaw. To co? W lesie nie będzie? Stara łyżka, naprawdę stara. Poleżała już w tej ziemi. A my co? Lecimy dalej. To jest to miejsce, gdzie była ta łyżka. Jakiś w ogóle śmietnik, zobaczcie, cegły, jakiś pasek skórzany. Kawałek ceramiki. A ja już widziałem, co tam jest. No jak? Wykopki bez... Tadam! Bez tubki, no łuki, kurna. Dobra, już widać, że śmietnik jest PRL-owski. Polena, lechia, albo pasta, albo krem do golenia. Lecę dalej. Mam pierwszego zdechłego fenola. Cesarstwo, lecę dalej. Spotkałem Arka, niechcący oczywiście, na przerwę taktyczną. Ale jak tam powiedziałeś, że jest bieda, jak co? Jak uj. Nie, tam jest fajnie. Deszcz, słońce. Ciepło, fajnie. Ja tam zadowolony. A jak mówi Rafał Patrzeć, wiesz co się robi z biedą, nie? Biedę trzeba je, ać. No. Fajowo, no kurde. Klimacik jest. Faktycznie tylko zobaczcie, tu jest kolejne. Tu jest tylko olbrzymie mrowisko, że tak powiem, napowierzchniowe, ale bardzo dużo tych mrówek żyje tam. Tam, jak kopiemy dołki, to one wyłażą z tych dołków i gryzą, atakują. No te są czerwone, te czarne są w ziemi, nie? I one też gryzą. I nie pytają o zdanie. France nie myte. Puszkę oczywiście po tajgerku, czy czymś tam zabierzemy. Tam gdzieś za murami, za górami, za lasami widać stoi New Caravan. No i dobra. Ja też sobie zapalę i lecimy dalej. No i po przerwie taktycznej na dymka. Łuska zbita, łot pepeszki. Mam drugiego moniaka.
Jest to jeden grosik współczesny. Piękny sygnał pod drzewem. I to jest element kolejnej tubki. No, lecimy dalej. Co te szkopy pod tymi drzewami jedli? Alek znalazł łyżeczkę, ja dzisiaj łyżkę. Myślę, że to pruskie. Zobaczy, w jakim to jest stanie. Poleżało już dość długo. Jakieś kropeczki ma na obwódce. Lecimy dalej. Kawałek sztućca, najprawdopodobniej noża. Kurwa, myślałem, że mi łeb odpadnie. Zobaczcie, jakie to jest wielkie. Taki masakryczny sygnał. No, nie był głęboko. Myślę, że to jest to element z gospodarstwa domowego. Być może PRL. Mówię, nie było głęboko. Lecę dalej. Chyba już ostatni sygnał. O, widać arka po lewej i tam prześwituje karawan. Takie jakieś wygłe coś. Hip, hip, hura. Trafił srebro na sam koniec, zobaczycie. To mój złomik, nie za dużo, ale i wypadł króciutki. Wkurzające te wszystkie sreberka, chyba 6. Pazłotka sreberka od tych perelowskich śmietan, szlak by to trafił. Pozbierane puszki, tak jak obiecywaliśmy. No Arek dzisiaj rozwalił system, nie ma co gadać. Klamerki, połamana łyżka, tym razem nie Arek ją złamał. Klapka od fajki, to na oko jak tylko zjechaliśmy, ktoś po prostu wykopał, zostawił. Stara emaliowana łyżka. Moim zdaniem to jest fan wypadu. Niecałe urwane reszty nie było, nie wiem, jakaś bransoletka, zapinka. Tutaj kawałek coś od czegoś. I na sam koniec 48. dojechana część talara, ale jest srebro. Congratulations. Wow. Liczy się. Piękny fanty. Teraz zobaczcie, co on ma, jak to wygląda, a jaka padaka jest u mnie. Taka padaka. Nie no, kolorki wyszły fajne, no. Tylko w takiej postaci. Stara łyżka, stara tubka PRL. Aluminium lekkie. Ten szyldzik, nie będę tego już mył, doczyszczał. Te badziewie do kluczy. No, chyba fantem, to jest cesarstwo jedynka. Myślałem, że to jest Adolf, a to cesarstwo tam z tyłu się ułożył, łobjawił nam tutaj na koniec po umyciu w nafcie. No naparstek. I naparstek cały, ale zgnieciony leciutko, fajnie. No i chyba ten szyldzik jest bardzo fajny, bo on po umyciu będzie pięknie wyglądał i nawet będzie można sobie gdzieś zamontować. Dobra, tak to wygląda. Arecki pięknie. U mnie po prostu, pięknie. Po prostu piękny to ja jestem, jak piękny Roman. Dobra, za chwilę. Siema Romanu. No. Dobra, za chwilę od frontu i my uciekamy, bo nas te krwiopijcy już tutaj dopadają. Szuka wichru na koniec. Pretensje, że zawsze musi być z mojej lewej. Masz jakiś problem? No, no problem. Słuchajcie. Z przyjacielem, wesoło, na luzie, na spontanie, bez ciśnienia, co wyjdzie, a co wyszło, widzieliście, dla nas rewelacja. Pokropiło, popadało, powiało, słońce, komary, kleszcze, dwa se ściągnąłem już. Tak, z siebie. Także mega fajnie. Ja nawet nie wiem, czy to będzie jeden odcinek, jedna część, ten nasz dzisiejszy wypad. Jeżeli nie, to widzimy się za chwilę w części drugiej. Jeżeli postanowiłem i podjąłem męską decyzję, że jest to koniec, to dziękuję. Kłaniaj się za moim widzom. No jeszcze trochę. No właśnie, zbliża się weekend, będę miał gościa i z tym gościem również się u tego pana pojawię. Taki przynajmniej jest plan. Jeżeli to już jest koniec, to ja wam serdecznie dziękuję, że jesteście, że mnie wspieracie, że komentujecie, lajkujecie, tam inne te pierdolety robicie. Tak, wiem, Marek, masz ochotę już na kawę. Już jedziemy. Ale dobra. Rafał jeszcze, tak na chwilkę tylko. Aha, dobra, pozdrowionka oczywiście. No pozdrawiając swoich widzów, pozdrawiamy również twojego brata Rafała, więc... No tak, no bo... Tak, trzeba. Rafciu, pozdrowionka jeszcze raz dla was wszystkich. Dzięki. My się wam kłaniamy po raz ostatni i do następnego.